Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Surviving the Aftermath. Zaczynamy od tego, że no jak widać mamy problem z ilością kolonistów, jest ich tylko 58. Brakuje nam pracowników. Nie ma kto pracować chociażby jako medyk. Teraz kolejna apokalipsa może być już naszą ostatnią. Mamy też zadanie, milicja na drodze. Pewnie będzie chodziło o to, żeby pokonać jakieś obozy najemników. Tutaj się robi jedzenie. Obecnie mamy małą ilość, niestety. Mało żywności, o tym już wiem. Specjaliści są gotowi do działania. Ok. Ty pójdziesz... może tutaj? Zachęcam oczywiście do komentowania, do zadawania pytań w komentarzach oraz do oglądania poprzednich odcinków, żeby było wiadomo, być na bieżąco. Dobra, wiem, wszystkie problemy naraz się wyświetlają. Co tam jeszcze masz? No nic, co mi się przyda. Dobra, jakąś żywność trzeba by na teraz zebrać, jakąkolwiek. Dobra. No zadowolenie nie jest najlepsze w tym momencie. 7 kolonistów grozi odejściem. No fantastycznie po prostu. Czyli 7 kolonistów nie pracuje. Ze względu na to, że strajkują. No nie fajnie. Dobra. 7 smutnych. Trudno. Musimy jakoś dać radę. Może się uda jeszcze to jakoś przeżyć, ale jak będzie zaraz jakaś burza śnieżna albo nie wiem, plaga czy tam inne. Deszcz meteorytów równie dobrze może, jeżeli się nie poszczęści, skończyć naszą przygodę w tej kolonii. No jak na razie jest tendencja spadkowa, jeżeli chodzi o kolonistów. No cóż, możemy poradzić, ktoś sobie dorasta, ktoś się staje starcem, brak tragarzy, to już wiem. Jedzenie trochę mamy, ale no cóż, jest nie najlepiej. Wrogowie pokonani, ok. Chyba zrobiliśmy misję poboczną w tym momencie. Nie, jeszcze jakaś lokalizacja. Zaryzykuj, spróbuj ratować obie, super. Nie, już zrobiona, okej. Dobra, powrót do kolonii. Super. Ktoś ze starości. No, dwóch, trzech już. Wyziębieni? To aż tak zimno jest. Ruch w kolonii. O mój Boże. Mamy jakichś w ogóle strażników? Jakiś mamy. Dobra. Idźcie atakować te dziki. No i tutaj jeszcze trzeba będzie naprawić, super. Okej. Okay. Zawsze to jakaś żywność będzie. W to miejsce przenieść na razie. Miejsce pochówku jest pełne, no domyślam się. 54. Trzech kolonistów opuściło kolonię. Ale że wyziębieni koloniści są, ale chyba nie ma jakiejś katastrofy. No cóż. Dobra. Zobaczymy, czy ktoś odejdzie jeszcze w najbliższym czasie, czy nie. Mam nadzieję, że nie. Dzieci jest 4, dorosłych jest 38. Są bardzo głośne. To jest głośne. Prawa dzieci. Dzieci powinny otrzymać wykształcenie. Super. Dwóch niedożywionych kolonistów. O, ulega zniszczeniu. Wyczyść. Super. Po prostu super. 53 osoby, czyli już od początku odcinka 5 osób odeszło.
24 jest wyziębionych, no to też najlepiej nie wygląda. Dobra. To też to jest do naprawienia, czyli się zepsuje pewnie zaraz. Dobra, ciebie można już wysłać na mapę świata. Super. I ty możesz iść chociażby tutaj. Super. Fantastycznie. O, ktoś się urodził. Okej. To już na aż taki bardzo duży minus nie wychodzimy. Po czterech kolonistów. Tylko albo i aż. Zależy jak na to spojrzeć. To chyba już nie ma szans się w ogóle wybudować. Tragarzy nie ma. Jedzenie jakiekolwiek tam jest. Jeżeli nie będzie żadnego kataklizmu w tym odcinku, to może się przetrwa dalej, ale... No... Może być ciężko. Mimo, że są... Jeżeli jest 24 wyziębionych. Szkoda, że tutaj nie ma żadnego wskaźnika temperatur. Taka obecnie temperatura panuje w kolonii. Może tu gdzieś jest? O, jeszcze są ci. O, talence. No to przyjmij, no. Czemu tutaj jest taka niska temperatura? Mimo, że są... Nie wiem. Do starości, okej. Badania się zaraz zrobią, to też super. 61, czyli już na plus wychodzimy. Dużo pożywienia. Badania ukończone, okej. Weźmy, zróbmy ulepszym. Ulepszmy może na to. Żeby jakieś grzejniczki były. Czwórka niedożywionych i wyziębionych 24. Nie ma mieszkańców w ogóle, czyli można przyjmować kogokolwiek, kto tu przyjdzie. Na pewno się przydadzą. Dobra, ale to już chyba nie ma żadnego pożywienia do zebrania. Na to wygląda. Sporo pożywienia mamy na szczęście. Bo zbiory chyba poszły z dwóch pól. Dokładnie. Tutaj zaraz będzie z kolejnego pola zbiór. Drewno jakieś, a to opałowe też nie. Dobra, to myślę, że... Albo nie, na razie. Ciebie można rozebrać. Dobra. Jakieś surowce by się przydało, może na jakiś obóz będzie się udało zrobić. Dla materiałów, których potrzebujemy. No, na to nie wygląda na to, że były tutaj jakieś materiały, których potrzebujemy, dostępne w obozowiskach. Nie. Nie ma, niestety. A tutaj w ogóle są jeszcze nieodkryte tereny. Dobra, to ciebie wyślemy. Wyślij mapę. Ciebie też w sumie można wysłać na mapę świata. Dobra, ty pójdziesz tutaj odkrywać. Może znajdziesz coś ciekawego. Ty iść tutaj może. Tutaj brama się naprawia, ale... A, nie ma metalu. Tutaj nikt nie pracuje pewnie. No cóż, no to czekamy, aż coś się wydarzy. Albo może się wydarzyć to, albo że skończy się kolonia, albo jakiś
przełomowy moment, który pomoże nam ją odratować. Zobaczymy, co przyjdzie pierwsze. Ratunek czy koniec? Tutaj ktoś chyba? Ty. Super. Idź tutaj. Super. Okej. Może jakiegoś specjalistę zwerbujemy? No niech będzie. Weźmiemy ciebie jako... Lodowisko zrobimy. Specjalista zagrożony. Dobra, to ty się... A, ty już zrobiłaś, dobra. To zrobisz powrót do kolonii w tym momencie. Ciebie zrobimy jako osadnika. Potwierdź. I idź chociażby... tutaj jakieś dobre miejsce może? No tu możesz iść. Powinno być dobrze. Dobra. I ty już w sumie jesteś wyzdrowiały. To wychodzisz na mapę. Super. I ty pójdziesz może tutaj. Okej. No na razie wygląda to stabilnie. Piekarnia? Ani nie mam mąki, ani... bunkrowanie? To na poszukiwanie bunkra. Zaraz się kogoś wyślę. No i tutaj nadal nie mamy tego. Dobra, może spróbujmy przehandlować z wami na przykład handel. Metal na pewno weźmiemy cały. Za może strzelbę na pewno. Może karabinek jakiś. Super. Otwierdź. Okej. Specjalista gotowy do działania, super. To iść na chwilę obecną tutaj i zaraz ciebie odeślemy, pewnie ci sporo życia zabierze ta misja. No dobra. Ktoś się urodził, okej. Chwilowo się zwiększa ilość kolonistów. Sytuacja się ustabilizowała. Burza magnetyczna. Okej. Może nic się złego nie stanie. O, dwójka się urodziła, super. Pożywienie na razie też jest w miarę dobrze. Może ktoś podzespoły chciałby sprzedać. No ale chyba nie ma chętnych. Niestety. Okej. Okay. Coś poradzimy. Zaraz konwój też powinien dotrzeć za 3 dni. No co nie takie zaraz w sumie. Bo 3 dni to całkiem sporo czasu. 8 godzin burza magnetyczna. Myślę, że to nie powinno zaszkodzić prawom zbytnio. W ogóle przekroczyliśmy już próg 200 dni. Według mnie to bardzo sporo. 200 dni. Jeszcze 160 i będzie rok. Jakby nie patrzeć. Co to za event? Idź do lekarza. Nie ma co patrzeć, trzeba po prostu wysłać. Burza magnetyczna. Dobra, co się z wami dzieje? Jak jest burza magnetyczna?
tutaj może. Na razie stabilnie. O nie, dobra. Nie będziemy chyba w stanie naprawić. Ale tu chyba szkodzi tylko urządzeniom elektrycznym. Chyba. Zaraz zobaczymy. To się saranny, tylko pytanie. Czy to od tego? Dobra. I ty robisz powrót do kolonii. I ty zrobisz posterunek kojaki. Poszukiwaczy możesz zrobić w sumie. O, już się skończyło. Okej. Okay. Grupa bandytów? Jak zaatakują, zobaczymy, może się uda przetrwać. No, udało się, no spokojnie. Brakuje prądu, no to wiem, że brakuje. Dziwne, jakby nie brakowało. Ktoś ze starości, okej. Okay. Stabilnie. Kolejny, niestety. Niedożywionych 6, o, przecież jest jedzenie. Nawet sporo. Sauna, ale nie ma kto pracować. Chcieliście, to widać, ale nie, okej. Okay. Zbierałeś, no to idź tutaj. Zaraz może się wyczyścić całą mapę świata. Jak tam ten konwój handlowy w drodze? Dzień 14 godzin. Okej. Okay. No, z pożywieniem się wykona. Oj, super. Jeszcze tego brakowało. Jeszcze pożywiam żywność, okej. Okay. Chwilowo mamy owy pod zespołami 57, co prawda, ale zawsze coś. Dawaj wszystkie. Potwierdź. Szkoda, że my nie możemy punktami badań handlować. Sojna młodzież, może? Dobra. No i niech będzie strzelba myśliwska jeszcze. Karabin automatyczny, może też w jakiejś ilości. Okej, okay, potwierdź. Może betonem też się... O, częściami na pewno. A, nie mogę chwilowo. Muszę poczekać, aż obecne konwoje handlowe dotrą. Okej. Okay. Tutaj w ogóle magazyn ma 258 zanieczyszczeń. Wrogowie pokonani, super. Potwierdź. I idź tutaj. Okej. O, pożywienie jak nigdy. Teraz może kolejnego specjalisty się zwerbuje. W sumie fajnie by było. I zrobić kolejnego osadnika. Jeszcze chwilę musi dotrwać, żeby się ten dzień skończył. Chyba, że tu chodzi o ten dzień, a nie o ten. Zobaczymy zaraz. To jest chyba ten odpowiadający mapie świata, a ten dzień to... No nie. To o to chodzi. Dobra, zwerbuj. Okej. Okay. I ty pójdziesz też jako osadnik. Potwierdź. I teraz można tak typowo pod handel zrobić, że ty pójdziesz
zbierać na przykład części. Nie, ty już tutaj jest. To te pudełka z rozrywką, okej. I ty pokonałeś wrogów. Super. To idź w tym momencie tutaj. No może nie. Tu. No, bardziej. No okej. Dobra, super. Handel betonem. Nie, jeszcze musi 11 godzin. Trzeba poczekać, aż dotrwa ta kolejna karawana handlowa. A już przekroczyliśmy próg 20 minut, więc dziękuję bardzo za oglądanie. Zachęcam do komentowania, oglądania poprzednich odcinków, żeby być na bieżąco. Dzięki, no i cześć.